Bez żartów. To był prank, Marek. Dawaj, jedziesz. Dobrze. Na jednej liczą się te lajki na Insta. Ta druga w głowie tylko co weekend fixa. Trzeci priorytet to jest pieniędzy liczba. A czwartej zdrada to jest życiowa misja. Chyba odwrotnie, żeśmy to zajebali. No dobra. Dobra, to. Siema, jestem Marek, znany również jako Marek Kruszwil. Dzisiaj nagrywamy film na sportowo. Zaczęliśmy prowadzić sportowy tryb życia, jest ze mną ochroniarz. A czemu on robi kółko w ogóle? Nie ma z nami niestety kamerzysty. Kamerzysta wyjechał za granicę grać koncerty po całej Europie. They see me rolling, they hate it. Dokładnie, kamerzysta teraz nawija po amerykańsku. Co ty gadasz w ogóle, Marek? Chociaż w sumie mogę zacząć po amerykańsku. Chcesz być gwiazdą światowej sławy? A wiesz, ja umiem sztuczki na rowerze. Dobra, może ja wytłumaczę po prostu, co zrobimy w tym filmie na szybko. Pojedziemy dzisiaj sobie właśnie oto tym rowerem nad morze. Będę nim jechał ja oraz ochroniarz oraz nasz nowy kamerzysta na zmianę. Nad morze. Nad morze stąd... Ale ja nie będę jechać, Marek. Zrobisz to, co ja ci każę. I nawet się ze mną nie kłóć. Jeździmy na zmianę nad morze, stąd mamy około 450 km. Ile? 450. Jak my tym dojedziemy nad morze, Marek? Albo 300, nie wiem, coś koło tego. W każdym nie, mi się wydaje, że to jest około 250, ale to no i tak to nie dojedziemy 250. Dzisiaj. Nie dojedziemy, Marek, dzisiaj. Każdy zrobi sobie po 100 km i będziemy nad morzem. Pamiętajcie o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy ochroniarz zarapuje. A nie kamerzysta ciągnie worek? Nie, no, tak serio to kamerzysta ściąga worek. Także subskrybujcie kanał. Byłeś głodny. No. Jedź. Czemu w ogóle będzie składać zamówienie na rowerze? Bo to takie śmieszne jest, nie? Że dadzą nam na tego? Na rower? Bo to nie jest taki zwykły rower. Ja myślę, rower. Że jak nie dadzą, albo nawet jak dadzą, to byśmy się nacharane do jedzenia. No to wszystko pomysły Marka i potem ja jestem głodny i co? No bo wiesz, to jest takie śmieszne, pójdziemy na rowerze dobra. Złożyć zamówienie. Dobra, no dobra. Haha, ale beka, jakie to śmieszne. Ja bym poprosił podwójnego wieśmaka w zestawie. Cześć, jaką limuzyną się podjeżdża? Skoro się udało, to zapraszam. A co myślałeś, że się nie uda, nie? Nieważne. Na pewno myślę, że się nie uda. To zapraszam do oglądania. Widzimy się już na trasie. Ty, a to w ogóle legalne jest? Co on robi? Nie wiem, pa. Nad morze jedziemy. Zobacz na niego. Chodź, jak on wygląda. Ja pierdzielę, to w ogóle jest nielegalne, co on robi. No nielegalne chyba. On nie ma karty rowerowej. Co on w ogóle ma? Zobacz, tam jest ścieżka rowerowa. A obok, nie? No, a on ulicą jedzie. Za debil. Ale zobacz, jakie ma tempo, zobacz. Zobacz, jak zasuwa. Jak tymi nóżkami przebiera. Ale będzie mandat za to, co? No. To już możecie podpierdalać na policję, bo... Ale nie ma rejestracji, to nie wiadomo, czy to Marek, kto to jest. Ty, to nie wiadomo, czy to Marek jest, no w sumie nie możecie tego p***ć na policji. Trzeba jak jedzie, cześć, zaraz go wyprzedzimy trochę. Nie, no chyba może jechać, co? Nie, no może po ulicy, dawaj, weź, zobaczymy. Jak tam Marek? Sport to zdrowie! Sport to zdrowie? Lecimy nad morze, jeszcze 249 km. 249 km? Czyli trochę dużo, co? No co ty? Zaraz jesteśmy! No co ty, Marek? Jeszcze trochę ci zostało. To do zobaczenia, Marek! Siema! Jak myślisz? Dojedzie tam w ogóle? Nie wiem. Chyba da radę, ale widziałeś, jak szybko pedałowo? No widziałem. Masakra, ale ciekawe, to... ile tak pociągnie. Nie wiem, myślę, że zając Marka to z 2 km i zaraz będzie dzwonił do nas, żebyśmy po niego wracali. Ale jedziemy. Staniemy zaraz, co? No, za chwilkę staniemy. Zobaczymy, jak tam mu idzie. Gdzieś tam z tyłu się trzyma, jak w peletonie. Ile przejechał? 15 km już, nie no, będzie? 15 km. I jak, Marek? Pan nawet się nie zatrzymał. Pana, zobacz, jaki za ten, jaki zawzięty, co? Ty, jedziemy dalej za nim, to co? Jedziemy. Ale powalony on jest. Ty, i powiedz szoferowi, żeby w końcu wytrzeźwiał, bo ile ja będę jeździł tym samochodem? Bajki. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie wiem. Marek, ty na autostradę zaraz wyjeżdżasz. Powaliło cię? No i lecimy. Normalnie, z rowerem. Zaraz ochroniarz się ze mną zmienia. Ale ty jesteś nienormalny, jak na autostradę chcesz wyjechać? Weź zwolnij. Jak na autostradę, pogrzało cię? No sport, kamerzysta. Ja rozumiem sport sportem, ale zaraz jest autostrada. To zmieniamy się z ochroniarzem zaraz. I co, on będzie na autostradzie jechać? Jedźcie tam. Będziesz na autostradzie jechać? Nie, no ja na autostradzie nie będę rowerem jechał. Chyba nie, no co ty. Masakra, on jest jakiś nienormalny, nie, ten Marek. Te pomysły jego ostatnio to jest w ogóle masakra jakaś. Marek dojechał. Widzicie to? Marek jedzie na autostradzie. Nie wiem, ile przejechał, już chyba z
60 km, nawet więcej może. Jedzie Marek. Jaki zmęczony już. Ja cię kręcę. Ole zmęczony. Ledwo dyszy. Marek, ile ty przejechałeś? Już chyba prawie 100 km. Masakra. Żyjesz? Jak było? Masakra. I w ogóle dobrze się czujesz, Marek? O, ale się zajechałeś, co? Ile ty przejechałeś? Chyba ze 100 km, bo my tutaj na autostradzie się zatrzymaliśmy. Masakra. Długo na mnie czekać? No tak, godzinę już prawie. A gdzie jest kamerzysta? Kamerzysta do kibla poszedł. Szłap dosyć. Nie, no dawaj jeszcze, Marek. Mamy jeszcze trochę kilometrów. Zmieniamy się. Jak się zmieniamy? No zmieniamy się. Ale jak się? Nie dam rady. Jak nie dasz rady? No mieliśmy się zmienić. Ale masz prowadzić sportowy tryb życia teraz, Marek. Ale mieliśmy się zmienić. I co, ja mam teraz jechać? No, ty jedziesz teraz. Na tym? Ja nie mam sił, nie mam sił. A ja mam na tym jechać? Wtedy dla mnie za mały ten rower. Czekamy na kamerzystę. No. Się zmieniamy. Dobra, nie nagrywaj. Masakra, autostradą. Masakra. Dobra, Siry. Masakra jest z tym Markiem. Do Maka teraz pojechał. Nie dość, że tyle kilometrów na autostradzie zrobił. Jeszcze raz do Maka pojechał. Wariat. Czekaj, co zamówi. Marek, a gdzie ty masz kask? Zapomniałem. Gdzie masz kask? A jak się przewrócisz? Co? Jak się przewrócisz? No to zniszczę sobie głowę. No ale jak? I pójdę do grobu. Lord? Lord nie może umrzeć. Proszę cię, na każdego przyjdzie czas. To będziesz jadł? Czekaj, właśnie nie znam się na tych ich ofertach całych. A po takiej trasie to musisz coś... Nie, nie, to nie dla mnie, to bardziej dla was. Chcesz dwa razy jakieś McFlurry może? Ale co ty, Lord jesteś i z kuponów bierzesz? No nie wiem, tutaj mówią, żeby jakąś ofertę zobaczyć, no to wszedłem w tą aplikację i... I co tam jest? Dwa razy McFlurry. A wiesz, że to aplikacje to tylko biedni ludzie. No to... No co mam zamówić? No nie wiem. No to mów mi, ja się nie znam na ich ofercie. Ochroniasz, no. Przyznaj się, że jesteś kolega czy frajer. No o, powiedz co wziąć. Bo zaraz pojadę i cię zostawimy z tym rowerem. Nie, no dobra. No, nie ale wiem. Ale serio, no nie zachowuj się, tak podpowiedziałbyś, nie? Bo ja nie wiem. Weź sobie loda, Marek. Loda? No. Tam restaurant McDonald's, dwa razy McDonald's. Zamawia, no. Albo dwa razy kuponu i... Kuponu bierze? I z kuponu bierze. O, jaki... No spodobał mi się ten kupon. Z kuponu bierze jedzenie, patrz. 4-4-7. Wielki lord. 5-7-2. Na rowerze. Który będzie McLaren? Proszę? Który ma klary? Który? Nie wiem. Ja też to ma klary. Weź kamerzysta, przyjmij kamerę. W ogóle mu sprzedadzą na tym rowerze? Nie wiem, czy mu sprzedadzą na tym rowerze. Tak serio, to macie pieniądze pożyczyć? Proszę. Oddam. Pożyczysz mu? No oddam, pożycz. No dobra. Masz z tych piosenek, no to pożycz. Marek. No oddam ci. Ile przecież chcesz? No nie wiem, ile to kosztuje. Z 200 starszy? Masz 5 dych starszyć. Masakra z nim jest, co? Ostatnie. Zauważyłeś, co się z nim dzieje? Wodę z kranu pije. Pierdolę banany jak gory. Masakra. Marek, kask do ubierz. Trzymaj kask. On tam krzyczy, że reszta. To co ja mam jechać dalej, ciebie najechał. Się wyjamy w końcu. No jedź. Wiecie co? Wy to obydwoje jesteście tak samo frajerami. No, no jedź. No mieliśmy już, się no zmienić, a wyjdzie na no to, że ja sam robię 300 km na morze. Tak. To cielka pizda jesteś. Dobrze, że jest nagrane. Dobrze, że jest nagrane, jak przyjdą, zdychałeś. A jedzie dalej. 100 km przejechał prawie. Trzeba mu przyznać, że zawdzięty. Czemu ta twoja nuta cały czas leci? Nie wiem, jak sobie włączyli? A, w kółko? No. O, wieku. O, weź go nagrywaj, zobacz co on robi ty. Na autostradę, rowerem. A pa, jak kierunki pokazuje, zobacz. I na autostradkę. Serio, na auto... Pa, dole. On jest powalony. Na autostradę rowerem. Jak ten kolarz Kwiatkowski, czy jak on tam, pa. Bo... No, a jak on się pierdoli, to już jest po nim. Tu ludzie pod na godzinę jeżdżą. Zobacz, jaki wariant. Jem sobie makwarka. Tu Marek! Marek, debilu! Jesteś idiotą, tu ludzie 200 na godzinę jeżdżą. Ten rower jest za szybki dla mnie. Na pewno chcesz jechać? No jadę, już przejechałem 100 km, to dalej lecę. A my jedziemy teraz na Świnoujście prosto, nie? Tutaj trzeba będzie pas zmienić. Trąbią! Pas zmieniamy, bo tutaj dobra, rozwidlenie dawaj, jest, prosto lecimy. Debil. Zobacz, co on robi, ty. Pa, wyjedzie. Na autostradę? Prosto? Pan pas zmienia, naprawdę. Pa, co naprawdę zmieni pas? Ziu. Weź... Patrz, nie może nas zbić. Pa.
Kto idzie dalej? Sport to zdrowie! Lecimy nad morze! On jest nienormalny, nie? On jest nienormalny. Jesteś nienormalny, Marek. To jest chore, nie? Ile jadę na godzinę? 20, niecałe. Jaką mam prędkość? 20! 20, super! Już od 7 godzin jedziemy, Marek, zaraz będzie ciemno, nie dojedziemy tam do tego. Ja nie wiem, nie dojedziemy w ogóle nad morze, nie? Ale coś to będziemy wieczorem, nie? No tak, ale jak wrócimy potem? Dobrą mam kondycję. No, to się wypierdoli ten rower, gdzieś wszaki czy coś. Wszaki? No, na co? W ten rower, no. Wiedzi. Ha. Ile jedzie teraz na godzinę? Pa, przyspieszył do 25. No, 25. Ty skacze na tym rowerze jak małpa jakaś, pa. Pa, jak skacze, pa. Jak małpa. Pa, a myślisz, że jakaś meta jest, k***a. Dobra. Zoba, myślisz, że wygrał jakiś konkurs, człowieku. Talon na balon. Pa, jak jedzie. Ty może awaryjki włączę, co? No może przydałoby się. Asekuracja. Tak. Mam pory tąbanie, a co się dzieje? Już depresję wzięła i nie liczą się te lajki na Insta. To druga w głowie tylko co weekend fixa. Szybciej były te nie, pa. Jedzie, jedzie, zoba, jedzie dalej. Ale gdzie my jesteśmy w ogóle? No czekaj, muszę włączyć, nie będę im całego spoilerować. Jak Marek, zmęczony? W ogóle gdzie my jesteśmy do cholery? Nie wiem, ale tak mnie dupa boli, jakby mnie jakiś typ r***. On jest nienormalny, nie? Ja nie wiem, co on lubi. Najpierw z szoferem się obmacywali na filmie. Teraz mu się dupa boli. Czy to się tak wbija w dupę? Marek, a skąd ty wiesz, jak to jest? Nie wiem, po prostu czuję, że mnie dupa boli, no to nie wiem, no to powiedziałem tak dla beki. Aha. Ty Marek, ale wiesz, że chyba dupa tym jest w stronę morza? Co? Chyba nie jedziemy nawet w stronę morza. Zobacz, tam jakieś ładnie tutaj jest, ale... Ale to chyba nie jedziemy nad morze nawet. Nie, jak to nie nad morze? No nie wiem, wy macie tam nawigację, czy ja sobie tak jadę po prostu? Ale tu jest powietrze czyste, czujesz? No. Ale przecież my za tobą cały czas jedziemy. W ogóle nauczyłem się sztuczki. Pokaż. Ale to musicie przyspieszyć razem ze mną, zobacz. Ty, ale bez tu strasznie czyste powietrze, nie? Pa, bez trzymanki. O, prawie. Dawaj jeszcze raz. O, czemu przyjebał? Nie, prawie. Masakra. Nie, no spokojnie. Ale sztuczka. Ten rower da się kontrolować. Ty. Ty leć Marek, ty Marek leży, ty podjedźmy, ty wyjebał się, pa. Ty, o kurwa leży. Może go coś potrąciło, może go coś... Weź kurwa. Może go samochód, ja pierdolę. Ty masakra. Marek, żyjesz? Kurwa, muszę wyjść jakoś, wszystko. Co się stało, Marek? Samochód cię czy co? Nie. Masakra. Ale boli. Co się stało ci? Ty, ale zobacz, tu już jest blisko, już jest zalew. No to znaczy, że już prawie jesteśmy nad morzem. Dasz radę dalej? Nie, noga mnie na... Wala. Dawaj, już tylko 20 km. Bo rowera uderzyłem w kolano sobie. Po prostu ten rower jest niestabilny. Ale ty sam bez trzymanki jeździłeś, świrowałem. Nie, no to spokojnie, po prostu mi się ten... Telefon miałem. A. Chcesz odpocząć? Co? No musimy chwilę poczekać, bo mnie boli, nie? Ty, ale sporo kilometrów zrobił, co? 200? Prawie? Nie, 150 zrobił. 150? No. Dawaj Marek, ja ten, ja wezmę na barana ten rower i będziemy szli razem. Ale co, ja mam jechać? No dobra, no to nie da rady inaczej, no widzisz, no to nie. Dobra, pamiętam. Zaraz jadę dalej. Ej, co ty robisz? Ja wyraziłem zgodę na nagrywanie? Halo? Co? Nie wyraziłem zgody, nie nagrywaj mnie. Chyba jesteśmy nad morzem. No już chyba na pewno. A tu w ogóle można samochodem wyjeżdżać? Ty, pierwszy raz chyba coś Kruszwilowi się udało. W życiu mu coś wyszło pierwszy raz. Pierwszy raz ci chyba coś, Marek, w życiu wyszło. Dojechałeś nad morze rowerem. Ciśnieniu się. Co, ty byś nie dał rady, nie? Dałbym, ale... Nie dałbyś rady, proszę cię. Ja sam z kilkoma postojami, ale dojechałem. Jedziemy od 8 rano. Jest godzina prawie 18, a ja mimo wszystko dokonałem tego. Jestem co, najlepszy. Dumny? Jesteś dumny z siebie? Jestem najlepszym sportowcem. Jestem najlepszym człowiekiem. Jestem objawieniem. Jestem po prostu czymś więcej niż człowiek, tak? Jestem idealny. Dokonałem tego. Dobra. No, co mam powiedzieć? Parkuj tego robura i ten, na plażę idziemy. Tym rowerem chcesz na plażę wjechać? No jak? A w ogóle to zimno się zrobiło. A może w drugą stronę się wrócisz, Marek? Wedle życzenia. Jak chcesz, to mogę wrócić. No to będzie wracał. Myśl sobie pojedziemy, a on niech sobie pedałuje. Zimno się zrobiło, to płaszczyk sobie wezmę tylko. Weź to otwórz. Nie. Płaszczyk mi daj. Masz.
Dobra, no to w takim razie parkujcie i przejdziemy się na plażę. Pokażę wam, że umiem jeździć po piasku. A to w ogóle wolno wjeżdżać samochodem, bo ja nie wiem, czy ja tam mogę jechać. Nie wiem. Nie zaraz mandat dostaniemy. No, pa, w tym pościgu. Jak on wygląda. Dobra, to jadę za nim. Nie no. Bez żartu. To był prank, Marek. Dawaj, jedziesz. Dobrze. Marek, ale tam chyba przy wodzie będzie lepiej. Ale musisz wjechać, Marek, do morza wejść, nie? Wjechać chyba. Tam chyba będzie lepiej przy wodzie, bo tam jest bardziej twardo, Marek, bo tutaj to nie pojedziesz. No co ty, prawdziwy kolarz sobie w każdych warunkach poradzi. Ale no, jak widać, dojechałem nad morze. No dojechał w sumie, to trzeba mu przyznać, nie? Że nad morze dojechał. Rumę. A wy nie wierzyliście we mnie. Ja wam wszystkim udowodniłem, że... To, że jesteś można głupi, coś no. w życiu osiągnąć, tak? Że jesteś głupi, po co jechałeś? Nic tym nie osiągnąłeś. Dla zdrowia. Dla zdrowia? To do domu. Paliny wywąchałeś na autostradzie? Nie. Wyświetleń. Dla wyświetleń. Jakieś 10 minut życia. No i w sumie 500 z filmu wejdzie, które zresztą... Na paliwo idzie. Na przykład. Także mamy tutaj zerowy koszt filmu. No, wszystko w porządku. Jestem. A rower? Kupiłeś rower. No dobra, to jestem dwa koła na minusie. Ale mniejsza. Ja to robię dla sportu, tak? Jest głupi po prostu. Nie, spadnie zaraz, tam. On się bawi, a zaraz spadnie, nie? Ale zobacz, o, zapytaj. Chcesz ochroniarz tu jeść? Pokaż. Odstąpiłem mu swój rower. Co chcesz powiedzieć widzom, Marek? No, że jestem po prostu z siebie dumny, bo nie każdy po prostu potrafi wsiąść na rower, zacząć aktywny tryb życia od tak z miejsca. No do tego trzeba mieć jednak jaja. Trzeba być silnym człowiekiem i tyle. Polecam każdemu jazdę na rowerze. Trzeba prowadzić zdrowy tryb życia. No dalej już to mówiłeś. Pożegnasz się z widzami czy co? Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Co on robi? Ach.